Cześć, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy omówienie aktualizacji 15.2 która dosłownie przed chwilą się pojawiła w zasadzie pojawiła się tylko na serwerze 31 niemieckim dlatego, że jest to swego rodzaju serwer testowy no a na innych serwerach będzie dostępna jutro natomiast dostaliśmy już listę zmian, no i powiem wam, że jest kilka ciekawych rzeczy, które w tej aktualizacji się pojawiają które się zmieniły i oczywiście dzisiaj wam wszystko omówię oraz pokażę. Na wstępie mam nadzieję, że dobrze spędziliście się wielkanocne, ja spędzałem z rodziną, mam nadzieję, że Wy też, dlatego też nie było za dużo streamów, w sumie wcale przez te święta, no i pojawił się tylko jeden odcinek, ale teraz już wracamy do żywych. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co Wy sądzicie o tej aktualizacji. Oczywiście to już może bardziej pod koniec filmu, jak już wszystkiego, się dowiecie, no ale chętnie sobie poczytam, czy aktualizacja Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, jeżeli nie, to dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, myślę, że możemy przechodzić. Bardzo szybki wstęp, żeby tutaj zbędnie nie przedłużać i lecimy. Dostaliśmy dzisiaj o godzinie 12 taką informację. Czołem, bohaterowie, mamy nadzieję, że miło spędziliście Wielkanoc. Jutro publikujemy aktualizację 15.2 na całym świecie. No i właśnie to, co Wam powiedziałem, dzisiaj jest na serwerze 31 niemieckim w ramach takich testów, czy na pewno wszystko jest ok, natomiast jutro myślę, że między godziną 9 a 12 wejdzie już do gry na wszystkie serwery i na wszystkie platformy, również. Także pamiętajcie, żeby jutro sobie zrobić tą aktualizację, żeby o tym nie zapomnieć, bo jak nie zrobicie aktualizacji, to może Wam coś tam źle działać. Jeżeli chodzi o aktualizację, no to wiadomo, na Steamie to Wam się tam pewnie sama zrobi, no ale na telefonach trzeba to zrobić ręcznie. Na przeglądarce to wystarczy przeglądarkę odświeżyć i wtedy się samo zaktualizuje. No ale rozumiecie, jak to wygląda. Wygląda. Dobrze, oto lista nowych funkcji ulepszeń i naprawionych błędów. Nowe funkcje 1. Przerobiona profesja paladyna. Dokładnie tak, wchodzi do gierki nowy paladyn. To jest chyba największa zmiana tej aktualizacji. Ten paladyn, który był na serwerze beta, z którego ja zresztą tam już nagrywałem tych odcinków chyba z dwa albo trzy, w tym momencie wchodzi już oficjalnie do gierki. No i co my tutaj mamy? Po pierwsze nowy wygląd, zastąpiono kulę ognia tajemną kometą, dostosowano grafikę ekranu wyboru. Profesji i animację walki zmieniono ikonę profesji Paladyna, aby pasowała do nowego projektu. Przedstawia teraz tajemną rękawicę i tajemną kometę. No i pewnie się zastanawiacie, jak to wygląda. Otóż już wam pokazuję. Wygląda to dokładnie tak. Jak widzicie, mamy tutaj ten ekran wyboru profesji. Paladyn teraz trzyma tą tajemną kometę, tak jakby w tej rękawicy. Więc troszkę tutaj się koncept zmienił, jeżeli chodzi o grafikę. No i mamy nową ikonkę tego paladyna, którą widzicie nad jego głową. To jest taka rękawica również trzymająca właśnie tą tajemną kometę. Więc teraz się to pozmieniało. Myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Chyba ta ikonka mi się bardziej podoba niż ta poprzednia, co mieliśmy te skrzyżowane takie Wiecie, skrzyżowaną różdżkę i chyba tam mieczyk. No ale no, czysto graficznie tak to po prostu wygląda. Tak jak wspomniałem na serwerze 31 niemieckim już to jest, dlatego troszkę screenów wam porobiłem. Dobra, wracamy do tego. No i teraz mamy balans. Paladyn używał do atakowania kuli ognia. Teraz ma tajemną rękawicę, która uwolniła tajemną kometę na początku walki. Obrażenia zadawane przez tajemną kometę zależą od punktu wytrzymałości paladyna i profesji wroga. Wynikające z tego obrażenia nigdy nie przekraczają 33% punktu wytrzymałości wroga. Współczynnik pancerza zwiększony ze 100% do 500%. Natomiast wiadomo, na początku mieliśmy 10%, plus tam 40% z tych, jakaś tam magiczna Ochrona, czy jak to tam się nazywało? No, a teraz chyba będzie po prostu 50%, więc to jest zmiana. No, czysto taka chyba wizualna, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o jakiś tam balans, to za dużo nie zmieni. I kolejna, ostatnia rzecz. Tajemne przepływy energii wzmacniają wszystkie atrybuty o 11,11%. ,11%. To jest po prostu bonus profesji, który już był i chyba również nie uległ zmianie. Więc no, to takie wiecie, żeby było wiadomo, jak to działa, ale chyba działa, jeżeli chodzi o te dwa ostatnie podpunkty tak samo jak poprzedni Palady. no i teraz tak, co ja o tym sądzę pewnie się pytacie, startuje u 3 dużo osób się zastanawia jak to wpłynie na gierkę, jest to bardziej nerf aniżeli buff, dlatego że zwróćcie uwagę, teraz Paladyn przeciwko tym nowym klasom postaci, czy jakiś Berserk, jakiś Łowca Demonów Druid i tak dalej, zawsze z bomby zabiera 1 trzecią HP jest to oczywiście przesadzone, zabiera za dużo, no ale Paladyn na te nowe klasy postaci był naprawdę mocny teraz to będzie zbalansowane, teraz to będzie zależało od HP przeciwnika, od tamy profesji przeciwnika i tak dalej. Zresztą kto oglądał film z Bety, ten wie jak to wygląda. Więc raczej powiedziałbym, że nerw aniżeli buff. Ale oczywiście, zapisałem sobie procenty, które mam w tym momencie na swoim Paladynie na Lochy. Jak wejdzie ten nowy, to sobie sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. No, i pewnie nagram jakiś film z Lochów na Paladynie. Przetestujemy go sobie, zrobimy porównanie standardowo, jak to zazwyczaj ma miejsce. Dobrze, kolejna rzecz, cały czas mamy nowe funkcje. Przeróbka strony docelowej syfygame.net. Nowy klient używany do przyszłej rejestracji wstępnej. Wymagany ponownie import swoich postaci. Play.syfygame.net nowy klient bez strony docelowej wymagany ponowny import swoich postaci. Adresy URL specyficzne dla serwera zostaną przekierowane do play.syfygame.net Co to oznacza? Szczerze nie wiem. Dostaliśmy informację na pocztę chyba w niedzielę, jak się nie mylę, albo wczoraj. Dostaliśmy informację, że właśnie coś tam zmieniają z tymi adresami. Teraz chyba nie będzie każdy serwer miał swojego osobnego adresu, tylko będzie taki ogólny jeżeli dobrze rozumiem czy to jest w stronę tej fuzji serwerów być może, być może jakiś tam mały kroczek w tym kierunku no ale nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem jak to jak to interpretować nie mam pojęcia w każdym razie coś tam z tymi adresami się zmieni to jest chyba tylko i wyłącznie dla graczy na przeglądarkach poniekąd istotna informacja ale raczej nie do końca jak to już wejdzie to zobaczymy no ale mówię raczej za wiele się tu nie zmieni pewnie i tak nas będzie wszystko przekierowywać więc na luzaczku Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy numer 3. Przypinanie i zapisywanie walk będzie ograniczone do 100, bo chyba teraz nie było ograniczeń. Jeżeli dobrze wiem, czy tam były jakieś duże. Usuwanie walk przekraczających limit zostanie oficjalnie ogłoszone na czas. Czyli jeżeli ktoś ma ponad 100 walk zapisanych, to będzie musiał z których zrezygnować, bo im to, bo tej osobie to po prostu usuną. Ale to jeszcze wszystko nam zapewne ogłoszą, tak jak jest napisane. Do 50 nieprzypiętych walk jest automatycznie zapisywanych w skrzynce odbiorców. Czyli tak jak to mamy teraz, że mamy troszkę przypiętych, na no niżej mamy nie przypięte, wiadomo, handlarz grzybków, przyciski do realizacji kuponów i zarabiania grzybów za pośrednictwem offer wall, czyli tej, tych chyba ofert po prostu zostały zastąpione banerem. No to jakaś pierdółka. No i piąta rzecz: globalne, globalne wprowadzenie nowego systemu wsparcia HelpShift. No to tam już od jakiegoś czasu ten nowy system jest wprowadzany. Najpierw był tylko dla Niemiec, potem jeszcze. Chyba w ostatniej aktualizacji doszła Polska, no ale jakoś tam ten system wsparcia, system ticketów się zmienia. I jest taki, można powiedzieć, nowocześniejszy. Dobra, lecimy dalej. No i teraz mamy ulepszenia co tutaj z tych ulepszeń, nowych funkcji tyle, więc w sumie nie za dużo no ale zawsze tam coś, natomiast teraz ulepszenia, implementacja ekranów informacyjnych, nowy wygląd dotychczasowych infoboxów ten ekran informacyjny można wyświetlić klikając miejsce na dodatkową broń następujących klas paladyn, obraz tajemnej komety druid, obraz zmiany kształtu Bart wizerunek harfy no i właśnie, pewnie się zastanawiacie o co z tym chodzi, już wam tutaj pokazuję otóż chodzi o to, zobaczcie jak teraz klikniecie sobie właśnie no przykładowo tą maskę druida, którą macie po prawej stronie od broni, to wyskakuje Wam takie okienko, no i macie wszystko tak fajnie zwinięte. Mamy informacje, mamy zdolność, mamy wartości, można to sobie rozwinąć i jak widzicie każdą z tych trzech powiedzmy informacji po rozwinięciu uzyskamy. Więc to jest chyba spoko, nie? W sensie to jest taka pierdółka, to jest taka zmiana, no czysto graficzna, ale raczej fajnie, że to jest tak skumulowane, co nas Interesuje to sobie rozwijamy, co nas nie interesuje to sobie nie rozwijamy, mamy zwinięte. Yy, taki minimalizm to jest jak najbardziej ok moim zdaniem. Dobra. Lecimy dalej. Helevator, nowy skrót klawiszowy i od 26 maja. Yy, tu już chyba mamy w ogóle zaspoilerowaną kolejną datę Helevatora, na to wszystko na to wskazuje. Yy, skoro, że, skoro mamy, że od 26 maja to bardzo możliwe, że wtedy będzie Helevator, yy, no ale no, jest jak jest, więc już poniekąd wiemy kiedy się tego spodziewać. No i legendarny Loch, nowy skrót klawiszowy i od 23 czerwca, czyli również kolejna data legendarnego Lochu poniekąd zapowiedziana natomiast no, że legendarny log jest na urodziny gry, które są właśnie w okolicach 20 czerwca to nie jest tajemnica, więc co te skróty będą robić, nie wiem czy to będą jakieś informacje po prostu i od info, no ale to zobaczymy to raczej również pierdółka druga sprawa, zbalansowany druid, dokładnie, druid również od jutra wchodzi i druid będzie, do czego zaraz przejdę w naprawionych błędach, druid będzie nie dość, że zbalansowany po raz kolejny to będzie miał te usunięte Błędy, o których wszyscy wiemy i które sprawiały, że jest za mocny. Ta aktualizacja sprawi, że już będzie ok, mam nadzieję, i nie będzie taki broken, jaki był do tej pory. Nawet się chwilę zastanawiałem, czy na EU3 nie wziąć tego druida, czysto żeby sobie potestować, czy on faktycznie jest taki broken. No ale jak widzimy i tak no nie ma sensu bo po prostu do startu tego serwera zostanie naprawiony dobrze, lecimy dalej, trójeczka Tornado odblokowane, w, odblokowane wcześniej na poziomie 150 teraz odblokowuje się je na poziomie 130 to jest bardzo fajna zmiana na Early Game dlatego, że przed tą zmianą tych lochów, przed zmianą tych kart i tego wszystkiego wiemy, że Tornado było odblokowywane właśnie jakoś tam pomiędzy 120 a 130 levelem potem to zmienili na 150 no i teraz na szczęście wrócili do tego. To jest fajne, z Tornada jest dużo golda, na początku idzie bardzo fajnie, więc po prostu boostuje ten early game tak jak to było wcześniej. Kolejna sprawa, odblokowanie kowala nie zależy już od gniazda jaj, ale tylko od poziomu 90. Pierdoła, no bo raczej każdy jak miał poziom 90 to już miał to gniazdo z pupilami, nikt na to nie zwraca uwagi, no ale warto to odnotować. Dostosowano formułę tajemnych odłamków, aby uzyskać odpowiednio wyższe kwoty w przyszłości nie wiem szczerze tajemne odłamki poczekajcie to jest to do kowala tak tak tajemnicze odłamki to się nazywa tutaj u kowala nie wiem jak to interpretować będziemy po prostu chyba dostawać więcej więcej spoko nie ma co powiedzmy narzekać no i szósteczka zoptymalizowany interfejs użytkownika yy, ekranu wyboru serwera no to też tam pewnie coś się graficznie pozmienia i teraz ostatnie mamy naprawione błędy druid yy, zmiana kształtu działa i jest teraz poprawnie wyświetlana to pierwsza rzecz a druga, naprawiono błąd z obrażeniami krytycznymi, czyli ten największy błąd, y, który sprawiał, że ten druid był OP, y, więc y, chyba spoko, nie, chyba generalnie spoko, no mam nadzieję, że już druid nie będzie broken, y, bo to jednak się odczuwało, to jednak było dość irytujące, jak druid, który miał o wiele mniej y, tam, no, jakichś statystyk i tak dalej... No to Cię po prostu składał, składał Twoją postać, bo był, no był broken, był zbugowany i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Dwa. Przedmioty z paczek, które wymagają miejsca w ekwipunku, są dodawane później, jeśli ekwipunek jest pełny. Tutaj chyba chodzi o przedmioty, chociaż nie z paczek, no to co by to mogło być? jakaś te paczki z grzybami, nie mam pojęcia, które wymagają miejsca w ekwipunku, no ale w paczkach raczej wszystko masz to, co Ci od razu leci jakieś tam kleps klepsydry, no to od razu. Wlecą do postaci, tak samo jakiś kryształ i tak dalej. No nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, ale spoko. Jak, później, jak po prostu się nie marnują, tylko zostają dodane później, jak mamy pełen ekwipunek, to chyba spoko. To też raczej pierdoła. Trójeczka. Naprawiono błąd wyświetlania aktualnej premii Hydry. Sekretnie poufna misja dnia. No, jakiś z tym był błąd. Jak naprawiony, to spoko. Ja tak zawsze mówię, bo ja po prostu gram jakoś bardzo na te błędy. Nie zwracam uwagi, zwłaszcza takie wizualne, no bo to jest błąd 4. Lochy. Nazwa lustrzanego odbicia wroga w lochu 9 strefa światła jest teraz poprawnie wyświetlana. Ikony stanu lochów są teraz poprawnie wyświetlane. Przycisk menu lochu pozostaje aktywny podczas przełączania lochów. Czyszczenie lochów jest teraz poprawnie wyświetlane na czacie gildii. ok, Pupile. Pasek punktów wytrzymałości po walkach z pupilami już nie miga. Pupila światła dzinkę można znaleźć bez gildii. Aha, to był taki problem, że jak nie miałeś, miałeś gildi, to nie mogłeś go znaleźć, to nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, ale może ktoś to wyłapał. Szósteczka. Zmiana wyglądu przedmiotu działa teraz, jeśli masz dokładnie potrzebną ilość grzybów. Czas odnowienia wyświetlany na przycisku menu twierdzy już działa. Naprawiono podpowiedź eliksiru szczęścia w kalendarzu. Naprawiono cenę klasera do dokładności w gabinecie magii. Chyba coś takiego było w ogóle, że klaser teraz w ogóle nie kosztował golda z tego, co tam pisali jacyś gracze, którzy startowali od nowa, więc no to w sumie ciekawe. Ochrona przed spoilerami w walkach pupili i gildii. Uczestnicy nie są już 11 jeden, wyświetlani jako duplikaty. Nie rozumiem tego, co tu jest napisane, ale wiem o co chodzi. Po prostu wiadomo, jakby jakieś walki gildyjne, to tam się duplikowały te nazwy, były podwójnie wyświetlane, jak chyba walczyliśmy w pupilach, to również tam y, ci pupile jakoś tak y, no po prostu się to bugowało, było to podwójnie wyświetlane, y, troszeczkę to spoilerowało walkę, czy powiedzmy y, tą walkę wygramy, czy przegramy, w zależności ile pupili zostało do końca, czy nas poskładają, y, no a teraz chyba została jakaś ochrona przeciwko temu wprowadzona, y, spoko by było taką ochronę, tutaj nic nie pisze, ale zobaczyć w lochach, dlatego, że jak mamy jakiś lok na przykład w strefie mroku który nam bardzo łatwo pada, no to na liście mamy na przykład, nie wiem, tylko dwa pachołki wypisane nie mamy trzeciego, nie mamy nas Czyli już wiemy, że te pachołki wystarczyły, żeby dany loch poskładać, a mogłoby być wszystko, żeby sobie po prostu nie spoilerować. To taka pierdółka, no ale też wiadomo Kolejna rzecz, gracze mogą teraz zdobywać drewno i kamień przed budową fortecy ok spoko no i końcóweczka tutaj 13 gildia. Naprawiono zaproszenia do gildii, naprawiono walki gildii, nowo założonych gildii Czyli to co chyba na W50 się działo, że nas atakowała jakaś gildia, która dopiero co była zakładana i dzięki temu nas blokowała powiedzmy Punkty sali rycerskiej są teraz poprawnie wyświetlane, nawet jeśli Gildia ma tylko jednego członka. Zabójcy mogą. Aha, to już kolejna rzecz. Zabójcy mogą dowolnie wymieniać broń między slotami. No to w sumie prawda, teraz się nie dało. Trzeba było jedną broń zdejmować do ekwipunku. Potem kolejną. No to takie to było dziwne. Nie dało się po prostu przesunąć z jednej na drugą. więc to ok. Osiągnięcie zakręcone odlokowuje się teraz poprawnie. I ostatnia, ostatni naprawiony błąd. Gracze z wysokim poziomem. Są teraz dopasowywani do odpowiednich przeciwników w podziemiach. No i tyle, tyle, więc największe chyba zmiany to po prostu zmieniony paladyn, zreworkowany. No i ten naprawiony druid. W końcu po tak długim czasie, miejmy nadzieję, że naprawiony tak, jak naprawiony być powinien. Tutaj jeszcze ta informacja to menu kontekstowe. No i tutaj, jak widzicie, ten paladyn. Takie zmiany, tak to ogólnie wygląda i tak to się wszystko prezentuje. Więc piszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Piszcie tam. Yy... No, czy to jest aktualizacja według Was na plus czy na minus? Chętnie sobie poczytam. Subskrybujcie oczywiście dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i co? Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.